Słabo widać, słabo. Dobra, majstry. Ostatnio wspominałem, że mi cieknie spod silnika ogólnie. No i pierwsze co, to mówię uszczelniacz wału, ale mówię dlaczego uszczelniacz wału, jeżeli był nowy, że w ogóle to wszystko. Mówię, być może wysprzęgli, który jest tutaj, ale olej, który ogólnie smarowidło, które było na ziemi, nie podchodziło pod płyn hamulcowy, więc to łatwo zbadać. Jeżeli macie jakiś wyciek, najpierw maczacie palec, wąchacie, lepkość takiej sprawy, to już wam powie mniej więcej co to jest za substancja. No chyba, że wcześniej ktoś inny stał. Więc po szybkiej analizie stwierdziłem, że to kapie ze skrzyni, prawda? I tutaj widać, jak sobie kapało i ściekało i tam na boku, aż prawie przy progu. Teraz pytanie, dlaczego mi cieknie ze skrzyni, jeżeli w sumie ten uszczelniacz też już kiedyś był wymieniany. Więc dziwna sprawa. Stwierdziłem, że no, zmieniłem olej. Nie wiem, czy ktoś oglądał ten film. Ktoś, kto śledzi kanał, jak dolewałem oleju i w ogóle robiłem to na ziemi. Skrzynia była na ziemi, dolewałem sobie oleju i nagrywałem YouTube'a. I kolejny raz powiem, że robienie remontów, czy grzebanie i nagrywanie YouTube'a może się właśnie skończyć tak, jak skończyło się ze mną, że po prostu przelałem troszkę oleju. No i jak odkręciłem ten korek tutaj u góry, najpierw wyrównawczy, czy tam wlewowy, tutaj jest spustowy, troszkę wyleciało, powiedzmy. Więc uczcie się na błędach. Teraz mamy kanalik, więc do takich sytuacji już raczej nie dojdzie. Wlewanie oleju jest proste, po prostu zakręcacie tutaj, wlewacie, aż wam zacznie wypływać i to będzie wasz poziom, tyle. Teraz majstry, sam proces napełniania skrzyni. Mam tutaj pompeczkę, którą sobie kupiłem kiedyś w Lidlu do odsysania oleju silnikowego. Tutaj odwracamy proces, czyli to co ma być odessane, czyli wpompowane tym tutaj do skrzyni. 12 V i jedziemy. Dobra majstry, trzymajcie się, na razie.